jesteśmy dzisiaj w hali sportowo-widowiskowej, którą budujemy przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim. Historia tego obiektu jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo długa. O hali w Międzyrzecu przy szkole nr 1 mówiło się od co najmniej 15, jak nie od 20 lat. No dzięki naszej jakiejś sprawczości tak naprawdę udało się pozyskać, myślę, że bardzo dużo pieniędzy, bo 6 milionów pozyskaliśmy na ten cel z Polskiego Ładu, ale także pozyskaliśmy dodatkową kwotę 6 milionów z Ministerstwa Sportu, więc mamy na ten cel 12 milionów złotych, a całość to około 17,5 miliona złotych tak naprawdę. No i te 5 milionów złotych pochodzi z budżetu miasta. Jak wyglądają prace na moment dzisiejszy? Co zostało zrobione, co w planach? No prace wyglądają tak, że mamy obiekt w stanie surowym zamkniętym tak naprawdę. Trwa teraz wstawianie okien, część z nich już się tutaj znajduje. Myślę, że teraz tak naprawdę została przed nami wykończeniówka, ale to ogrom prac. Dlatego też hala gotowa będzie do użytku w czerwcu 2025 roku. Bo jak widzicie Państwo, tutaj jeszcze jest ogrom pracy przed nami, ale te najgrubsze roboty kubaturowe zostały już zakończone i myślę, że teraz prac może nie będzie już widać tak z zewnątrz, bo będzie dłubanie, tak można powiedzieć, w środku, ale wszystko idzie zgodnie z planem i zgodnie z harmonogramem. Liczby, hala, rozmiar, wymiar, pojemność, osoby, widownia, pomieszczenia dodatkowe i komu będzie przeznaczona? Jeżeli chodzi o trybuny, to będzie pierwsza hala z trybunami gotowymi i stacjonarnymi, nie jakimiś dostawionymi w Międzyrzecu Podlaskim. Tutaj będzie wchodziło 486 osób. Hala jest pełnowymiarowa. Będą tutaj boiska do piłki siatkowej, ale będzie także pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej. Także będzie jeszcze miejsce, no taka mówi się na to opaska, czyli taka strefa bezpieczeństwa, także nie będzie wbiegało się w ścianę. Obiekt jest duży, ale ta hala to nie tylko to miejsce, w którym się znajdujemy, ale także pełne zaplecze, które jest dobudowane, także duży hol wejściowy. No, ważne jest to, że obiekt będzie przystosowany do osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo uczestnictwo tych osób we wszystkich wydarzeniach w mieście jest tak samo ważne jak wszystkich innych osób. To bardzo ważna inwestycja, myślę, że długo wyczekiwana. No i w końcu dzieci z jedynki nie będą musiały ćwiczyć w słabych warunkach. Panie burmistrzu, ten rok czasu, który jeszcze nas czeka do oddania tej hali, to również czas na to, aby te dodatkowe pieniądze, których brakuje, pozyskać. To znaczy, nie można powiedzieć, że tych pieniędzy brakuje. Te pieniądze są zabezpieczone w budżecie miasta. Ale oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość pozyskania jeszcze jakichś środków zewnętrznych, to jesteśmy zawsze bardzo otwarci. Na pewno o te pieniądze będziemy się starać, bo wiadomo, że nie wydamy tych pieniędzy na halę, to będziemy mogli za te środki wykonać coś innego w mieście. Ale trzeba pamiętać też o tym, że wykorzystaliśmy już i Ministerstwo Sportu, i Polski Ład, więc podwójnego finansowania z tych źródeł już nie uzyskamy, ale być może pojawią się jakieś inne środki, które będziemy mogli wykorzystać. No i jeszcze interesuje mnie właśnie sama inicjatywa budowy tej hali. Czy to jest odpowiedź na to, na potrzeby mieszkańców, na petycje, na to, że były zgłoszenia, że ta szkoła potrzebuje takiego obiektu i miasto potrzebuje takiego obiektu? Oczywiście, że tak. To trudno nazywać to petycją, to tak naprawdę głos społeczeństwa, ale także głos rozsądku, bo mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego wiedzą, w jakich warunkach obecnie odbywają się zajęcia sportowe w szkole nr 1. Myślę, że to już nie przystoi, jeżeli chodzi o XXI wiek. Trzeba pamiętać też także, że ta hala oprócz tej funkcji zajęć WF-u dla uczniów szkoły nr 1 ma pełnić także inne funkcje, bo to będzie hala także widowiskowa. Być może to nie będzie opera narodowa, no ale na pewno będzie to miejsce, w którym będzie można organizować większe wydarzenia, chociażby w okresie zimowym. Myślę, że to bardzo ważny obiekt w mieście, o który starało się wiele, wiele osób. To tak naprawdę ciężko przypisać sobie zasługi, jeżeli chodzi o budowę tej hali. Ale myślę, że dzięki wsparciu wielu, wielu osób, także wielu cichych bohaterów, ten obiekt rośnie w oczach. Kto wykonuje pracę? Kto wygrał przetarg? Wykonuje firma Texam. Generalny wykonawca jest firma pana Łukasza Danieluka z Białej Podlaskiej. I na koniec może jeszcze, jeśli bym mógł, modne jest ostatnio dodawanie nazw, imion obiektom, mostom, ulicom, drogom, szlakom. Być może pomysł dla mieszkańców miasta, interaktywna akcja dla Urzędu Miasta Międzyrzeca Podlaskiego, aby zgłaszali mieszkańcy być może patrona, imię dla hali sportowej. To jest bardzo ciekawy temat, ale trzeba pamiętać, że samorząd i samorządowcy muszą myśleć także biznesowo. Być może znajdzie się jakiś patron, który zechce, żeby ta hala nazywała się chociażby imieniem jakiejś firmy, za czym przyszłyby jakieś środki finansowe, co byłoby bardzo, bardzo mile widziane. Czy ta hala sportowa wzmocni znacznie wizerunek, stan, możliwości sportowe miasta? Oczywiście, że tak. Do tej pory brakowało takiego obiektu zamkniętego, dużego, w którym różne stowarzyszenia sportowe mogłyby w okresie zimowym głównie
trenować. Przypomnę, że na przykład dla siatkarzy okres zimowy, czyli wrzesień do końca lutego, to jest okres najintensywniejszych rozgrywek ligowych tak naprawdę. I do tej pory nasza hala przy ZPO numer 3 była za mała na potrzeby siatkarskie, ale też oczywiście kluby piłkarskie, stowarzyszenia piłkarskie, które są na terenie miasta, też na pewno będą ją wykorzystywać, poza tym, że oczywiście szkoła będzie z tego korzystała. Liga siatkowa w tym momencie, chyba tak sobie pomyślałem, dość silna liga, w której Międzyrzec gra i tutaj będą mogli się rozgrywać te mecze. Tak, na pewno. Dodatkowo w restrukturyzacji ligi siatkarskiej wynika, że ona będzie jeszcze mocniejsza, więc będą jeszcze ciekawsze drużyny do nas przyjeżdżały. Na pewno nowe stowarzyszenie, które powstało niedawno w Międzyrzecu, też pracuje nad wzmocnieniem drużyny, więc myślę, że to już można oczekiwać ciekawych wydarzeń sportowych. Czy jest to właśnie duża inwestycja, jeśli chodzi o kubaturę, o zakres? Tak. O... tak, jak najbardziej. Jak by pan to opisał w swoim, jak to wygląda? Trudność wykonania. Tak. Trudność wykonania w jakiej skali? Wydaje mi się 7-8 w skali do 10. To z tego co wiem, to będzie największy obiekt w Międzyrzecu Podlaskim. Na dzień dzisiejszy zamykamy stan surowy zamknięty, więc na tym etapie najtrudniejszy był etap montażu dachu. Tutaj mieliśmy dźwigary blisko 40-metrowe, które musiały dojechać w całości. Transport wymagał zamknięcia drogi, całej organizacji tego przedsięwzięcia, więc tutaj to było największe wyzwanie. Pozostałe prace nie stanowiły jakiegoś dużego problemu. Są jakieś ciekawe rozwiązania techniczne, budowlane tutaj, co są zastosowane? Podpowiem, będzie winda, będą instalacje OZE. Tak, będzie winda dla niepełnosprawnych w części piętrowej.